Złamanie zmęczeniowe kości to jest typ powolnego złamania, który pojawia się u pacjentów najczęściej w kończynie dolnej, w obrębie stopy. Takim najbardziej popularnym przykładem takiego zmęczenia jest zmęczeniowe złamanie drugiej kości śródstopia u żołnierzy, którzy długo maszerują, bądź piątej kości śródstopia u osób tańczących w balecie, kiedy to te stopy są narażone na długotrwałe przeciążenie. Inne lokalizacje złamań zmęczeniowych są zdecydowanie rzadsze, aczkolwiek spotykane są złamania w obrębie szyjki kości udowej, głównie u osób starszych z osteoporozą, bądź u dzieci tak zwane zmęczeniowe złamania trzonu kości piszczelowej, ale to już jest bardzo, bardzo rzadka tematyka.